Dzień dobry, dobry wieczór w towarzystwie Lusi, która lubi tutaj siedzieć na ławeczce. To tak, Lucia to jest taki mój piesek, jeden z wielu. Przychodzę do Was z filmem, jakiego jeszcze nie robiłam, może dlatego tak mam taki odświętny outfit. Kochani, przychodzę z filmem, który zrodził się tylko dlatego, że zaczęłam sprzątać. Oczywiście to sprzątanie potrwa pewnie rok, bo ja tyle tego mam do uporządkowania tych flakonów i nie tylko. I w tym pewnym miejscu, gdzie tych flakonów jest dużo, znalazłam próbeczkę i to jaką? O, zobaczcie, taka z czerwoną końcówką. To jest próbeczka perfum, których nigdy solidnie nie powąchałam. Raz gdzieś tam w perfumerii. Wiem, że zwróciły moją uwagę i przypadły. Nie miałam już okazji więcej wąchać, więc tak. Zanim naniosę te perfumy na skórę i zacznę testować, to przede wszystkim pokażę Wam, jakiś to był piękny produkt, miał piękną promocję. Perfumy nazywają się Alchimie. Już właściwie śladu po nich nie ma. Marka Rochas. Zobaczcie materiały prasowe. Teraz wszystko jest elektronicznie. Tak wyglądały. I tam było mnóstwo takich ciekawych albo mających zaintrygować tekstów, taka trochę poezja promocyjna. Otóż, która ma właściwie wyjaśnić, czym te perfumy są. Najad Alchimie, to już chyba wszystko wiadomo. Zaczarowane perfumy w kolorach alchemii, symbole metamorfozy, czerwony, połączenie przeciwieństw i żarliwej pasji, czarny, tajemnica, jądro wszechświata, jądro wszelkich pragnień, złoty kolor ognia, żaru i światła. No. Premiery tak wyglądają, że właśnie są jakieś przedstawienia, ktoś tam coś nam próbuje, jakby taki obraz wtłoczyć do głowy. Ale i tak najważniejszy jest zapach. Także już idę dalej do zapachu. Chcę Wam tylko po prostu jeszcze pokazać tą książeczkę promocyjną. No to taka była idea przewodnia. No, perfumy miały odwoływać się do takiego klimatu. A przede wszystkim do osób, które lubią takie klimaty. O tak. Alchemia, kogo interesuje, to może trochę magii, magiczny flakon, to słowo tak się to będzie pojawiało. No tak właściwie nawet jest powiedziane, że kobieta, która tych perfum używa, to taka czarodziejka, czyli dla czarodziejek. No mi się to podoba. Myślę, że to było coś nowego, ale coś nie bardzo to zadziałało. Jeszcze może tak, pokażę Wam flakon, jak wyglądał. Kiedyś, dawno temu, jak zaczynałam zbierać te moje flakony, ktoś mi zasugerował, żebym na OLX-ie kupowała takie całe paczki, które ktoś czasem wyprzedaje flakonników. I tak weszłam w posiadanie takiej resztki po flakonie Alchimie. Nie wiem, czy to tester bez korka, czy po prostu zdekompletowane. Chyba tester, bo powiem tak. No, cała ta paczka zawierała mnóstwo różnych nieciekawych rzeczy. Natomiast, jak zobaczyłam tak tester, ten flakonik, to się bardzo ucieszyłam. No, na testerze to jest właśnie zawsze bardzo ciekawy, zawsze skład, więc warto go mieć. No i teraz, co tam w tych perfumach jest? No, oczywiście tam będzie jaśmin, tam będą nuty owocowe, już Wam mówię. Znacznie odbiega od tej piramidy zapachowej, na przykład na fragrantice też do niej dojdziemy. Nuta głowy, czarna porzeczka, bergamota, grapefruit. Na przykład Fragrantica podaje, że gdzieś tam jest brzoskwinia. No, brzoskwinia jak jest w perfumach, no to w ogóle bardzo, bardzo wpływa na zapach. Staje się taki miękki, aksamitny, otulający. Niektórzy to uwielbiają, niektórzy wręcz przeciwnie. Akacja, jaśmin, passiflora. Akacja to będzie ta nasza polska, bo widziałam też takie tłumaczenie. I baza, sandałowiec, wanilia, tomkowiec. No i zobaczcie te znaki tajemne, magiczne. Nie wiem, czy to jakieś zrządzenie losu, że tak akurat to Alchimie mi wpadło w ręce. Dawno chciałam je przetestować, nie było okazji. No i teraz, właśnie, co ciekawe, było też na okładce mojej książki, jednej pierwszej mojej książki, także widzicie, Alchimie. I teraz zobaczymy, co tam dalej, co Fragrantica podaje. Fragrantica podaje tak, po pierwsze rok, 98. Perfumiarz Jacques Cavalier-Bellotrout, który w tej chwili pracuje głównie dla LVMH, Louis Vuitton, mówiąc w uproszczeniu. Nuta głowy. Brzoskwinia, śliwka, bez, czarna porzeczka, gruszka, hiacynt, mandarynka, grejpfrut, bergamota i ogórek. No ta nuta świeża mogła się pojawić, bo to był czas, kiedy te nuty rządziły.
Nuta bazy to właśnie wspomniana akacja, wisteria, heliotrop, nawet kokos i jaśmin, róża, konwalia. Czyli takie kwiaty, powiedzmy, bardziej europejskie niż jakieś takie egzotyczne tuberoze i tym podobne rzeczy. No i nuta bazy wydaje się słodkawa. Karmel, wanilia, łuptonka, sandałowiec, ambra, lukrecja i piżmo. No, nuty wyglądają wspaniale. Dużo lepiej te na fragrantice niż tutaj w tych materiałach prasowych. Zatem przystępuję do testowania. Na fragrantice respondenci wskazują, że z takich najbardziej znanych perfum, które powiedzmy może nie są teraz tak dostępne, ale były stosunkowo łatwo dostępne, do których to perfum, ten zapach ma być podobny, to jest Fat de Fat. Ja spotkałam się z opinią, że Olimpia Poleny Ewer tak pachniała. Także biorę tą próbeczkę, zobaczymy, czy nam test wyjdzie, czy nie wyjdzie. Jeśli jest zważona, no to może nie wyjść. Chociaż, no tak, naniosłam troszeczkę, no już takie coś zważonego się czuję. Powiem tak, to byłaby jakaś odpowiedź chyba na klimaty, które proponowała Sofia Groisman. Ona właśnie tak lubiła. Róże zostawić z brzoskwinią. Tak trezorowato, powiedzmy, wybrzmiewa. Ale to, jak widzicie, to jest próbeczka, ona na pewno już ma swój czas i swój wiek. Ale to właśnie ta brzoskwinia, o której mówi opis na fragrantice, daje ten efekt. Dlatego tutaj tak nie bardzo ten opis do mnie przemawiał. Może jak jeszcze będę w stanie odczytać po filmie, bo tu jest napis, to na testerze, ale nie umiem teraz tego odczytać. Trochę za mało litery, trochę za ciemno. Bo wydaje mi się, że właśnie ta brzoskwinia, której tutaj nie ma w składzie, jest ważna. Czarna porzeczka owszem też, ale w pierwszej chwili mogłabym nawet powiedzieć, że przynajmniej ta próbeczka daje ten efekt jakby słynnego akordu Sophie Groisman. Co jest ciekawe, bo Jacques Beletroux Cavaillé, on myślę, że nie chciał takiego efektu uzyskać, nie miał takiej ambicji. Nawet by chyba nie chciał jako perfumiarz. Ładne, otulające, bardzo, bardzo kobiece perfumy, przyjazne. Właśnie w tym portfolio, w tej mini książeczce o perfumach jest bardzo ciekawie scharakteryzowany zapach, że wcześniej perfumy dla czarodziejek były perfumami trudnymi, a tutaj jest próba podania czegoś takiego właśnie dla współczesnej czarodziejki. Zbyt namiętna, by kryć się pod maską skromności szacownych zapachów. Sama decyduje za siebie, promieniuje kobiecością żarliwą. No tak, niewątpliwie są to perfumy zmysłowe, ale i jednocześnie są przeciwieństwem takich właśnie perfum sterylnych, jak na przykład jakieś perfumy szyprowe. Wspomniane słynne Femme Rochasse. Magiczny flakon, może jeszcze tylko powiem, że flakon mi przypomina dynię. Dynia też jest takim atrybutem magicznym. Także coś pięknego, to może tak, skoro już jesteśmy przy marce Rochasse, to może taki mały przegląd tego, co jest tutaj w moim pudełku z tym napisem, poświęcone tej marce. No to tak, najsłynniejsze perfumy Femme Rochasse, Madame Rochasse, też mam tu kilka flakoników, to już jest zupełnie inna kreacja. Co tam jeszcze, tak żeby tak jakoś się nie pogubiło. Świetnymi perfumami, też około roku 2000, były perfumy Aquamen dla mężczyzn. Naprawdę, popatrzcie jaki kolor. Coś marka nie miała chyba szczęścia za bardzo. W ogóle kolor się nie zmienił. Bardzo ładna kampania reklamowa, świetne perfumy. No wszystko cudowne. Jakoś się nie przyjęły. Zapach kompletnie niekontrowersyjny. Jesteśmy dalej przy Madame Rochasse. Też taki mam flakonik. Także mam trochę vintage'owych. Tak, bardzo na pewno znanymi i ciągle dostępnymi. To jest taki nurt słodziakowy. Także te perfumy Rochasse Men. One sobie radziły na rynku. Podobały się. Lumière. Tak, pewnie troszeczkę mi kilka miniaturek. Ha, Eau de Rochasse. Tu jeszcze będzie Madame Rochasse. Tylko właśnie w innym flakoniku. Właśnie Eau de Rochasse. I chyba ich tu miałam kilka. Dawno nie zaglądałam. Już wam mówię. Eau de Parfum Mystère de Rochasse. Takie.
W ogóle zapomniałam o tych perfumach, nie kojarzę ich. Soleil de Ruchas. Aha, moimi ulubionymi były te, już Wam pokażę też. Naprawdę robili dobre perfumy wtedy. Nie wiem, co się stało, że tak sobie nie poradzili. Absolue. Moim zdaniem jeszcze lepsze od Alchimie. No, starali się. Bardzo ładny akord. Odrobinę bydełkowy, odrobinę ambrowy. Ładnie wszystko pozaplatane. A jednak nie. No, jednak rzeczywiście być może ludzie chcą takich marek bardzo, bardzo rozpoznawalnych. Znowu Mister. Eau de Parfum Mister. Tu jest koreczek, więc nie wiem od której. Aha, to będzie ta Eau de Rochas. To chyba od Alicji dostałam te Eau de Rochas. Takie duże, małe miniatureczka. Jeszcze kartonik po Madame Rochas. I będzie chyba, że ostatni. Aha, to był kartonik po perfumach Soleil. Aha, i jeszcze jedno takie miniatureczka. Także myślę, że ja tam jeszcze jakieś miniaturki Rochasa gdzieś mam w pudełku z miniaturkami. Także pewnie nie pokazałam Wam wszystkiego. Przy okazji możecie tak podpowiedzieć, czy miniaturki trzymać osobno, czy trzymać je razem. Bo tak nie chcecie, żeby je trzymać osobno, a potem właśnie jak jest jakiś film, to no, troszeczkę mam problem z ogarnięciem wszystkiego. Także dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają. Proszę o łapkę w górę. Proszę o subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. I życzę Wam wszystkiego pięknie pachnącego w nowym tygodniu. Pa, pa!